Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie już na ostatnim, czwartym spotkaniu z cyklu O czym bajdurzą bajarze. Opowiadamy i przypominamy legendy polsko-słowackiego pogranicza Ewelina Jurasz i Jacek Buczyński. Dzisiaj w przededniu właściwie Dnia Wszystkich Świętych i takiego wspomnieniowego miesiąca listopada będziemy mówić o tych, którzy zamieszkiwali tereny Podgórza, Polski i Słowacji, o ich losach. Będzie trochę również o cmentarzach, ale bardziej wspomnieniowo, historycznie, artystycznie. Spotkanie to czwarte, jak dotychczasowe trzy, tłumaczy pan Józef. Witamy panie Józefie i sprawdzamy, czy się dobrze słyszymy. Dzień dobry. Mam nadzieję, że słyszycie mnie. Słyszymy i prosimy o przetłumaczenie tego wstępu. Także dobry dzień. Serdecznie Was witam na poslednom stretnutí w ramach projektu Polsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce. Tento raz vzhľadom aj na tento čas, ktorý je, bude sa niekto tak spomienkovo, budeme sa venovať tým, ktorí už nie sú medzi nami, budeme hovoriť aj o cintorínoch, ale tak spomienkovo, tak historicky. Pana Józefa chwilowo teraz nie słyszymy. Przejdę krótko do omówienia, co nas dzisiaj czeka. Spotykamy się z Państwem do godziny 13 i opowiemy trzy historie. Historie oparte na faktach. Historie, w których pojawiają się ludzie, których nawet znamy lub o których znamy historię. Jacek będzie przedstawiał krótkie wstępy, ale także pozwalam mu tutaj na przerywanie tych opowieści i dygresje krótkie. Mamy także kilka grafik dla Państwa i zaprezentujemy książki, z których będziecie Państwo również mogli korzystać, żeby ten temat zgłębić. Także Was pozywam na spotkanie, które nam potrwa do takiej 13 godziny. Budeme sa venovať trom takým spomienkovým témam. Pán Jacek má pripravené nielen svoje knižky a svoje rôzne vystúpenia, ale aj vstúpi do toho nášho rozprávania svojimi rôznymi príbehmi, ktoré sa týkajú osôb, ktoré v podstate aj poznáme, ale budeme o nich hovoriť ako o osobách neznámych. Troszkę nam tutaj wciąż przerywa pana Józefa, ale będziemy próbować łączyć się jak najlepiej. Jacku, rozpoczynamy od opowieści o ludziach gór i podgórza. Co słowem wstępu? Słowem wstępu to, że już rozmawialiśmy o tym, o ich opowieściach we wcześniejszych wspomnieniach, o baśniach, o legendach, z którymi żyli przez wieki, które spisywał chociażby Oskar Kolberg. I tak na sam koniec wypadałoby porozmawiać o tym, skąd ci ludzie się wzięli w ogóle tutaj, bo jak zawsze każda historia pogranicza jest bardzo ciekawa, a ta tutejsza naznaczona jeszcze, no co by dużo nie mówić, tragediami i to całych narodów. Ale o tym może w trakcie. Na razie zacznijmy od tego, skąd ci ludzie się tu wzięli. Dobrze, także ja zacznę rozprawać najpierw o ludziach z gór a podhorí, lebo w podstate trzeba rozprawać aj o tych ludziach, którzy tu boli, już nie są, a byłoby trzeba powiedzieć, odkiaľ sa tu wzali, aspoň tak krátko. Dodam jeszcze i tutaj słowem przypomnienia, że projekt o czym bajarze bajdurzą, czyli cykl spotkań z gawędziarzami obszaru pogranicza, jest realizowany na potrzeby projektu Baśniowe Pogranicze w Krainie Legend Polskich i Słowackich, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. Będziemy jeszcze Państwu tę ważną informację przypominać pod koniec spotkania. Często nie ma takiej możliwości, aby wydarzenia jak to realizowano właśnie bez dofinansowania i bez takiego wsparcia i za to ogromnie dziękujemy.
Na przestrzeni się realizuje dzięki temu, że mamy tu taki wspólny polsko-słowacki projekt, o czym rozprawają rozprawkarze, który się dotyka całego projektu rozprawkowego pogranicza polsko-słowackiego, który a ten projekt jest realizowany w ramach wielkiego programu współpracy Interreg Polsko-Słowacko 2014-2020. Trzeba jeszcze chcę podotknąć to, że určitě takie to projekty się nie dali realizować bez finansowego przyspiewu Europejskiej Unii. Skąd ludzie na tych terenach, ludzie, o których mówimy? Ze szkoły, z historii pewnie pamiętamy, że we wczesnym średniowieczu po Europie plątały się przeróżne plemiona, goci, scytowie, plemiona germańskie, słowiańskie. Było duże, nieliche zamieszanie, gdy jeszcze dotarły dodatkowo plemiona azjatyckie, takie jak na przykład Awarowie, na teren dzisiejszej Słowacji. Gdy w końcu plemiona słowiańskie osiadły na dobre na naszych terenach, rozpoczął się czas chrystianizacji i tworzenia państwowości. Granice były płynne i często zmieniały się. Te okolice, o których mówimy, nie były gęsto zaludnione ze względu na to, że były tu góry, puszcze, ale też niepewność jutra i to wszystko nie sprzyjało osiedlaniu się. Także w rannym stredoveku sa Europą preháňali rôzne kmene, boli to goti, skitovia, boli to rôzne germanské plemena. Slovania sa pridali k tomu, dokonca sa objavili kmene aziatské. Takže napríklad tí Avári, ktorí tu boli, tak prišli aj na územie súčasného Slovenska. No a keď sa tu usídlili Slovania, tak sa začal proces ich prijímania kresťanstva a vytvárania štátnosti. Hranice boli také, že sa dal cez nich plynule prejsť, ale tieto regióny neboli veľmi husto zaujímavé. Boli tu hory, pralesy a istota taká. Po 1341 roku, po wyprawach na Ruś Czerwoną i w efekcie włączenia Rusi do Polski, król Kazimierz Wielki rozpoczął wielką akcję zasiedlania terenów pogranicznych w celu skolonizowania ich polskimi, niemieckimi osadnikami. Oczywiście chodziło o obronę terenów, chociażby przed docierającymi tu wojskami tatarskimi i tureckimi. Król lokował mnóstwo miejscowości, tak wsi jak i miast, między innymi Rzeszów. Nazwa Rzeszów pochodzi od słowiańskiego imienia Rzech, Rzesz bądź Rzetysław. Według legendy założyciel grodu nad Wisłokiem bronił osady przed najazdami rabusiów. Na jego pamiątkę w geście wdzięczności miasto nazwano jego imieniem. Po roku 1341, teda po wyprawach začlenenia Rusy do Polska, kráľ Kazimír Veľký začal veľkú akciu osídľovania týchto oblastí s cieľom ich kolonizácie polskými a nemeckými osadníkmi a súbežne posilnenie obrany hraníc. Založil mnoho obcí a miest, medzi nimi aj Rzeszów. Názov Rzeszów pochádza zo slovanského mena Žech, Žeš alebo Žepislav. Takže podľa legendy, zakladateľ tohto hradiska na rieke Vyslok bránil osadu pred nájazdmi lupičov. Na jeho pamiatku ako pomenované. W nasze tereny przybyli osadnicy niemieccy, zwani w polskim piśmiennictwie etnograficznym głuchoniemcami. Za Jagiellonów wzmogło się osadnictwo, a z południa Europy przybyli pasterze, Wołosi, którzy zamieszkali górskie osady. W okresie pierwszych 100 lat od przyłączenia Rusi w osadnictwie dominowali Polacy i Niemcy, a od połowy XV wieku Rusini i Wołosi. W wyniku silnych ruchów związanych z handlem, a przebiegało tu 6 ważnych szlaków handlowych, a także takich ruchów dynastycznych, i związanych z osobami Jadwigi Andegaweńskiej, córki Ludwika Węgierskiego, przybyło w nasze tereny wielu Węgrów, Balowie, Chumniccy, Dydyńscy. Pojawiło się też więc wiele mieszanych małżeństw. Obie strony Karpat zamieszkiwali Rusini, Wołosi, Niemcy, Węgrzy, Słowacy, Czesi, Cyganie, a później znaczna ilość Żydów. Ze wsi po drugiej stronie Karpat ożywione kontakty z Polską szczególnie utrzymywały Stropków, Krysłowce, Olszawka, Lubisza i wiele innych.
Także za czas tego krajowskiego rodu Jagiellonów sa osiedlenie wzmáhalo a z Južnej Európy prišli sem valašskí pastieri, ktorí sa usadili v horských osadách. V prvých 100 rokov od pripojenia Husy medzi osídlencami prevládali Poliaci, Nemci a od polovice 15. storočia sa k nim pridali Rusíni a Valasi. V dôsledku tých silných pohybov súvisiacich s obchodom bolo to tých 6 dôležitých obchodných ciest týmto územím viedlo. Prišlo na toto územie mnoho Úhrov, rôzne rody, Balovci, Humnisti, Vidnisti. Obe strany Karpát obývali Rusini, Valasi, Nemci, Maďari, Slováci, Cigani a neskôr značný počet Židov. Z obci na druhej strane Karpát udržiavali živé kontakty s polskou stranou ľudia z Ostrobkova, z Krišlovy, a z mnohých. Wołochami nazwano pasterzy przybyłych z południowej Europy, dzisiejszej Albanii, Rumunii, Bułgarii. Od nich wzięła się nazwa osiedlenia na prawie wołoskim. Ja może tutaj lekkie wtrącenie zrobię. Król Kazimierz Wielki lokował miejscowości przeważnie na prawie magdeburskim, niemieckim, czyli większość tutejszych naszych miejscowości to jest właśnie na prawie niemieckim, natomiast ponieważ stąd, że pojawili się Wołosi, to co nazwano prawem wołoskim te osiedlenia. Jest też bardziej jakby takie opowiadanie, mianowicie jest też osiedlenie na tak zwanym surowym korzeniu, ale tu bardziej chodziło o to, że po prostu przychodzili ludzie na tereny, które były niezamieszkane, a chodziło o to właśnie, żeby tam ktoś mieszkał w ramach właśnie chociażby tego, co wspominaliśmy, obrony granic itd. I właśnie oni byli tam osiedlani, za co jak dalej mieli pewne przywileje. Ale już takim właśnie porównywalnym do prawa niemieckiego było prawo wołoskie. To Ulen, kiedy mam nieco przełożyć, do čoho vstupovali, aj tak je to, že tie dediny boli zakladané na valašskom práve, ale za čas Kazimiera Veľkého on uplatňoval zakladanie na práve magdeburskom, čiže na práve nemeckom. Bolo to trošku rozdielne, ale v podstate zmysel bol ten istý, aby teda toto územie, ktoré nebolo veľmi zaľudnené, ožilo, aby tu prišli noví ľudia a region, aby obžil. Aspoň tak krátkosť. Wołosi trudnili się pasterstwem, pracą w lesie i nie byli przypisani do ziemi, nie odrabiali pańszczyzny, płacili czynsz od gruntów i daniny w naturze. Wyruszali na wojnę ze swymi kniaziami, w wolnych wsiach królewskich mieli bronić granic. Pomieszawszy się z Rusinami i ludnością polską, słowacką i węgierską, dali początek grupom etnicznym, później nazwanym Łemkami, Bojkami albo Zamieszańcami. Tu jeszcze malutki wtrend, że w etnografowie ukraińscy uważają, że trochę nie tak było, tylko że to są plemiona ich jakby rusińskie, ukraińskie, które przyszły na te tereny, nie uważają, żeby to byli właśnie Wołosi tam z dalekiej południowej Europy. Także Walasi, którzy byli tymi pastierami, którzy przyszli sem z Južnej Europy, dzisiejszego Albanska, Rumunska, Bułgarska, od nich sa vlastne zobral ten názov osídlenia na valašskom práve. Zaoberali sa pastierstvom, pracom v lese. Neviazali sa veľmi na zem, takže neodrábali nevoľnícku daň, ale platili nájomné od pozemkov a daň akože naturália. A takisto chodili do vojny so svojimi kniazmi a všade, kde oni prichádzali, mali brániť aj hranicu. Zmiešali sa s Rusinmi a vlastne a obyvateľstvom poľským, slovanským a uhorským. A táto zmes dala vlastne počiatok vzniku etnických skupín, ktoré sa dnes nazývajú Lemkovia, Kojkovia, Zamiešanci. Prężny rozwój gospodarczy na tych terenach, o których mówimy, przypada na wiek XVI-XVII.
A ponieważ w 1772 roku, czyli na początku rozbiorów Polski, przyszedł moment, w którym od którego możemy mówić, że przez chwilę byliśmy jednym państwem, bo Królestwo Galicji i Lodomerii stało się częścią Cesarstwa Austriackiego i do 1918 roku razem ze Słowakami. Czyli taka dłuższa chwila. Dłuższa chwila. Staliśmy się obywatelami jednego państwa. Trzeba na margo to opowiadać, że 16-17 stulecie to był taki krótki gospodarski rozwój tych to oblasti na zakładzie toho, co już Ściurko prekladał. A trzeba też potem powiedzieć, że całe toto územie sa nakoniec stalo územím jedného štátu a w podstate boli sme príslušníkmi jedného a toho istého štátu, čiže Rakúsko-Uhorska. Trvalo to až do roku 1918. Skoro już doszliśmy do czasów I wojny światowej, tak zwanej Wielkiej Wojny, to może od razu przejdźmy do opowieści drugiej, czyli oduszanie Jurkowiczu, architekcie słowackim i cmentarzach Wielkiej Wojny. Kiedyśmy się już dostali do 1918, tak właśnie się dostali do czas końca I Światowej Wojny, zwanej Wielka Wojna, a właśnie się dostali k osobie zwanej Dusan Jurkowicz, także o nią parę. Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi, a burze już nam nieraz we znaki się dały. Wszak słońce co dzień rano wcześniej nas tu budzi i wcześniej okrywa purpurą swej chwały. To jedna z inskrypcji cmentarnych. Każdy cmentarz, o których zaraz będziemy mówić, miał swoje inskrypcje, nawet niektóre dwie, trzy, cztery. Cóż rzec, trzeba wybrać się na spacer Beskid Niski, nie tylko Bieszczady, te cmentarze są wszędzie. Proszę. Pana Józefa jeszcze prosimy o przetłumaczenie tego wstępu. To, co wyglądało na początku jako wierszołaczka, to był napis na jedną chorobą. Pokusimy się to wrożyć, że asi takto, że nie patrzcie, że leżimy tak daleko od ludzi, ale burka nam wzala wszystkie znaki, które byśmy mogli mieć, ale słońce, co każdy dzień rano nas tu budzi, a co skoro okrywa purpurą swoją aj naszą chwałę. To był jeden z takich napisów na hrobnom kamieni tych cintorinów, niskich Beskidów, a w ogóle całych Bieszczadów jest wiele, a o nich postupnie wspomnę, co aj powiem. Wędrując po Beskidzie Niskim, tak samo często możemy natknąć się na Połemkowskie wsie, ale być może jeszcze częściej właśnie na cmentarze Wielkiej Wojny. Jest to część zespołu, który liczy około 400 obiektów i został zbudowany w latach 1915-1918 przez krakowski oddział grobów wojennych. Jest to jedyny w Europie taki kompleks cmentarny o zwartej koncepcji artystycznej i koncepcji ideowej. Także, kiedy się wybieramy na turę do tych wspominanych niskich Beskid, tak natrafimy nie tylko na stopy po tych dziedzinach, które już nie istnieją, ale narazimy aj na cintoriny z Wielkiej Wojny. Idzie o część kompleksu asi 400 obiektów postawionych w roku 1915 aż 1918, krakowskim oddzieleniem wojnowych hrobów. Idzie o jedyny w Europie kompleks cintorinów o takiej sumisłej koncepcji umeleckiej i ideowej. Nad tą spójnością pracowali wybitni architekci, malarze, rzeźbiarze i na tych cmentarzach spoczywa około 90 tysięcy ciał żołnierzy. Co ważne, wszystkich narodowości biorących udział w walkach w Galicji Zachodniej. My szczególnie dzisiaj opowiemy o takich nekropoliach, które projektował Dusan Jurkowicz, słowacki architekt, ale też działacz kulturalny i społeczny.
Jego projekty cmentarzy powszechnie są uznane za najbardziej udane kompozycyjnie i krajoznawczo rozwiązania projektowe w całej Galicji Zachodniej. Gdy został powołany do armii, został jednocześnie projektantem pierwszego kręgu cmentarnego Żmigród i zaprojektował około 35 cmentarzy. Głównie projektował w materiale drewnianym i w kamieniu. Twórczość Jurkowicza jest nieporównywalna do dzieł innych projektantów w pozostałych okręgach cmentarnych, przede wszystkim ze względu na bezpośrednią inspirację wywodzącą się z budownictwa regionalnego i ze względu na niespotykane wyczucie nastroju miejsca, krajobrazu beskidzkiego. Charakterystyczne dla jego stylu były gątyny, będące próbą syntezy budownictwa ludowego Karpat i stylu starosłowiańskiego. Wiele z tych cmentarzy nie przetrwało do dzisiejszych czasów lub popadły w ruinę. W ostatnich kilkudziesięciu latach jednak sporo z nich zostało odtworzonych. Niestety nie wszystkie zgodnie z założeniami projektantów. Także na tych cintorinach, o których tu jest reć, jest 90 tysięcy ciał wojaków wszystkich narodności, które się zapojili do bojów w zapadnym Haliči. My budeme rozprávať o tých nekropolách, ktoré navrhol Dušan Jurkovič. Je to slovenský architekt, bol to teda slovenský architekt, kultúrny a sociálny aktivista. Jeho návrhy cintorínov sú všeobecne uznávené ako najvydarenejšie z kompozičného a krajinárskeho hľadiska, ale aj tých dizajnerských riešení v celej západnej Haliči. On bol odvedený do armády a stal sa projektantom prvého cintorínskeho obvodu Žmigrud. Pre jeho štýl boli charakteristické rôzne také riešenia so šindľami, gontíny, ktoré boli pokusom spojiť ľudovú architektúru Karpat a staroslovanský štýl. Je pravda, že množstvo týchto cintorínov sa nezachovalo do dneška, alebo sú to iba ruiny. Ale veľa cintorínov v poslednom období bolo obnovených. Ja tutaj mam w ręku jeden z pięknych albumów autorstwa Jana Majewskiego, Cmentarze z I wojny światowej. Jest to pięknie ilustrowany zdjęciami właśnie z pana autora Jana Majewskiego. Przepiękne zdjęcia, nie tylko z okręgu Żmigród, ale również z innych okręgów. Zdjęcia są naprawdę rewelacyjne, ale najlepiej jest, jak się samemu na te cmentarze trafi w czasie swoich wędrówek. Krasną kniżkę autorstwa Jana Majewskiego, idzie o cintorin z prvej svetovej wojny w Niskich Beskidoch a na Podhorí. Idzie o veľmi, ako ste videli, veľmi cenné zábery, ale ako povedal pán moderátor, najlepšie je ani nie tú knižku pozerať, ale ísť sa osobne presvedčiť o kráse, no dal by sa povedať, kráse úvodzovka týchto cintorínov. Od wielu lat miejscowi, ale właściwie napływowi mieszkańcy miejscowości Kotań, Barbara i Darek Mielczarkowie, najpierw znaleźli pieniądze na rewitalizację cmentarza wojennego w Krępnej i wtedy spotkali się z krośnieńskim architektem Wojciechem Wierdakiem. Zainteresowali go tematem odnowienia cmentarza w Grabiu. Przepraszam, tutaj zostało po nim tylko kilka kamieni. Możemy tutaj grafikę poprosić od razu, jak Józef będzie tłumaczył. To jest właśnie, jak wyglądał ten cmentarz na samym początku. Na obrazku tak, ako vyzerá zničený, nezaopatrený cintorín v obci Grab. Pani moderátorka už povedala, že mnohí, ktorí sa viacerí miestni sa snažili o opravu týchto cintorínov a do obce Kotaň prišli Barbara a Darek Mielčarkovci, našli peniaze na revitalizáciu vojnového cintorína najprv Krempnej. Potom sa stretli s architektom z Krosna, pánom Vierdakom, a vyvolali u neho záujem o opravu tohto cintorína, ktorý teraz vidíte na obrazu. Może tutaj zatrzymajmy na chwilę tę grafikę. To jest właśnie, ponieważ nie było żadnych materiałów historycznych, bo większość opracowań lub zdjęć z tych pierwotnych cmentarzy
właśnie tu akurat Jurkowicza, gdzieś tam się zachowały, akurat z tego nie było nic. W związku z tym Wojtek Wierdak odtworzył według innych prac Duszana Jurkowicza, jak mógł wyglądać ten cmentarz. To jest właśnie nawiązanie do tej słynnej gontyny Jurkowicza, jakby ten, to, co widzimy tutaj na tej grafice. Proszę, abyście się jako troszkę zapoznali na ten obrazek, ponieważ to jest taki klasyczny przykład dwukładnej pracy architekta Duszana Jurkowicza. Podarło się znaleźć jeden z mała obrazków, który by reprodukował původnú podobu tohto cintorína aj s tou gontinou, tou takou sakrálnou stavbou v hornej časti obrázku. Takže to je veľmi dôležité a cenné, že sa to podarilo nájsť. Po stworzeniu projektu, jak to zwykle bywa, przyszedł taki moment na poszukiwanie funduszy i okazało się to zadaniem niełatwym, by nie powiedzieć trudnym. Nikt nie kwapił się z wyłożeniem pieniędzy na ten cel i dopiero austriacki Czarny Krzyż, czyli taka organizacja, która powstała w 1919 roku, która zajmuje się utrzymaniem i budową cmentarzy i między innymi opieką nad cmentarzami wojskowymi z okresu I wojny światowej, co ważne, nie tylko mogiłami armii austro-węgierskiej. I co ważne też, że fundusze tej organizacji pochodzą z darowizn, więc z dobrowolnych datków. Jest to organizacja utrzymywana społecznie, oddolnie. To ona jako pierwsza przyszła z pomocą na odnowienie, rewitalizację tego cmentarza. I w 1995 roku odbyło się uroczyste otwarcie cmentarza numer 4. Cmentarza w Grabiu. Jedna z czterech inskrypcji z tego cmentarza głosi: zatrzymajcie się, może wśród nas jest ktoś, kto był wam miły. Przy oprawie, przy rekonstrukcji takich to obiektów, jak są cintoriny, jest bardzo dôleżite nie tylko znaleźć podobu, jak to původnie wyglądało, ale aj znaleźć przy oprawie pieniądze. Podarilo sa v tomto prípade, že sa našiel Rakúsky Čierny kríž, organizácia, ktorá vznikla ešte v roku 1919 a ktorá sa zaoberá udržiavaním vojnových cintorínov. Takže jej fondy vlastne pochádzajú, majú pôvod iba v daroch. Podarilo sa to, zaplatila opravu a v roku 1995 sa konalo slávnostné otvorenie opraveného cintorína v Grabe, ako vidíme tu na obrázku, a jeden z nadpisov na tomto cintoríne hlása: zastavte sa, možno medzi nami niekto, kto bol vám milý. To nie jedyny przykład takiego cmentarza, który trudno było odnaleźć między drzewami i zaroślami, bo podobnie było z cmentarzem numer 3 w miejscowości Orzenna, w miejscowości granicznej. I ci sami... Tu, przepraszam, też mamy zdjęcia, więc poprosimy o też zobaczenie, w jakim stanie na początku było to wszystko i jak w trakcie, co z tego powstało. Ci sami ludzie razem z Romanem Frodymą, czyli przewodnikiem beskidzkim, historykiem, amatorem i autorem trzytomowego przewodnika Galicyjskie cmentarze wojenne, znowu podjęli trud odtworzenia cmentarza i został on udostępniony dla zwiedzających już w 2006 roku. Oczywiście była to praca społeczna i tutaj to jest warte podkreślenia, że w jednym i w drugim przypadku, gdyby nie chęć i zaangażowanie ludzi, społeczników, to pewnie to by się wydarzyć nie mogło, a na pewno nie wydarzyłoby dopiero, się tak szybko. Dopiero później właśnie, jak wchodziły fundusze już austriackie, to wtedy można, jakby już się pojawiało, można było jakieś ekipy remontowe, ale też przyjeżdżali żołnierze austriaccy, którzy jakby w ramach swojego wolnego czasu, których jednostek jakby leżeli tutaj na tej ziemi, zginęli żołnierze, oni pracowali też społecznie przy tych cmentarzach. Dalszym przykładem obnowy cintorina, który, a widzieliście z tego obrazki, jest wojnowy cintorin, też z wojny, w obcy Orzenna, cintorin číslo 3. Jest to pograniczna obec Orzenna. Ty, ci ludzie, spolu z Romanem Rodimą,
Je to beskidský sprievodca, amatérsky historik, autor viacerých kníh. Sa postarali o to, videli ste na obrázku, že zmenili úplne podobu toho priestoru, že ten bol najprv zarastený krovinami a potom to bolo veľmi pekne. Pán moderátor tiež dodal, že na prácach popri miestnych ľuďov a pri dobrovoľníkov sa podieľali aj vojaci rakúskej armády, keďže tá verná svojej takej misii dbá o hroby svojich. To osobiście tutaj stwierdzamy, że też misją takich spotkań jak to, które jedno z tych, które dzisiaj się odbywa, jest to, żeby przypominać właśnie o takim zaangażowaniu i o ludziach, bez których zaangażowania nie byłoby tego, co spotykamy teraz już w takiej no, wartej i godnej odwiedzenia formie, a nie znajdziemy tego na pewno na tablicach informacyjnych, ani w Orzennej, ani w Grabiu. Jeszcze może dodam, że architekt Wojtek Wierdak otrzymał od syna Duszana Jarkowicza Pawła podziękowanie listowne za te projekty i tu cytat, w których czuje się zaangażowanie architekta w projekt równy zaangażowaniu jego ojca, który byłby dumny z wykonanej przez Wojciecha Wierdaka pracy. Chciałbym przełożyć len to, co powiedziała pani moderatorka, to jest troszkę takie smutne, że informacyjne tabule w Grabu a Orzennej nie informują o to, koľko usilia, nasadenia a czasu wynaložila početná skupina nadšencov, aby obnovila tie cintoríny. A pritom úplne ignorujú ich podiel, že by to bolo napríklad napísané na tých tabuľach. Takže to je poprvé. A po druhé, pán moderátor pripomenul to, že Vojček Vierda dostal list od syna Dušana Jurkoviča Pavla a ten mu veľmi pekne poďakoval za všetky projekty a vidí, že ten architekt sa akože zapojil do obnovy diela, ktoré zostalo po jeho otcovi. Pani moderátorka ešte apelovala na to, aby sme aj v súčasnej dobe mysleli na takéto veci a zapájali sa do oprav takýchto pamätihodných. Tych cmentarzy oczywiście jest mnóstwo, tak samo po słowackiej stronie, więc myśmy się zajęli tylko dwoma, o których jakby są pewne, no, może po prostu moje osobiste tutaj kontakty spowodowały, że wiem o nich trochę więcej. Ale tych cmentarzy jest mnóstwo i naprawdę sporo jest już w tej chwili, w większości za pieniądze austriackie, odnowionych i wyglądają po prostu przepięknie w tych okolicach. To nie tylko oczywiście Beskid Niski, Bieszczady, ale też Jasło, Gorlicki okręg. Dębowiec. Ale te w Beskidzie Niskim, Bieszczady robią naprawdę piękne wrażenie, bo są w takie umiejscowione w tak zwanych okolicznościach przyrody, więc. No i tutaj taki znowu apel w kontekście tego, co spotkało nas w zeszłym roku. Nie wszystkie cmentarze mogliśmy odwiedzać, a są takie cmentarze, które aż się prosi, żeby w tym czasie zadumy, okresie zadusznym, odwiedzać nie tylko wspominając poległych i osoby, które tam spoczywają, ale też skupić się, czy przypomnieć sobie, czy spróbować odnaleźć właśnie ten kontekst historyczny i artystyczny, który wiąże się z nimi. Tym bardziej, że na tych cmentarzach obok siebie leżą wrogowie. Ziemia ich połączyła, śmierć ich połączyła. Robi się bardzo sentymentalnie. Panie Józefie, prosimy o przetłumaczenie. Pan moderator przypomniał, że tych cintoriów wojnowych jest bardzo wiele. On len poukazał na takie dwa przykłady z tego Grabu a z Orzennej, ale jest ich wiele w tym terenie Niskich Beskid, Bieszczad. Jest ich bardzo wiele aj na slovenskej stronie. Ja sam by som mohol doplnić, alebo uczestnicy tohto naszego stretnutia zo Slovenska wiedzą dobrze, że koľko jest tych wojnowych cintorinów. Obeti z prvej svetovej vojny je po dedinách u nás na slovenskej strane. Pani moderátorka zase pripomenula, že v tomto dušičkovom čase by sme si mali pripomínať obete vojen a zapaliť im tú sviečku. Pán moderátor k tomu dodal, že v podstate je to tak, že zem,
vlastne spojila vrahov, nepriateľov, dalo by sa povedať. I teraz, cóż, Jacku, przechodzimy do Łemków. Myślę o tym, że jakby nie można mówić o historii naszej tutaj pogranicznej bez opowieści o Łemkowszczyźnie. I teraz będziemy mówić o ziemi, o tych, o którychśmy rozprawali w naszym pierwszym wstupie. Wołochowie, o których już była mowa w poprzedniej, w pierwszej opowieści, pomieszawszy się z Rusinami i ludnością polską, słowacką, węgierską, dali początek grupom etnicznym, później nazwanym Łemkami, Bojkami, Zamieszańcami. To jedna z historii dotyczących pochodzenia tych ludów, lansowana przez polskich i słowackich badaczy. Środowiska ukraińskie, o czym tutaj Jacek już mówił, pomijały przybyłych Wołochów, raczej mówią o ciągłości zamieszkiwania tych terenów przez słowiańskie plemiona. Tak. Tamci też byli Słowianami po części, ale rzeczywiście... Dobre, takže vlastne ide o to, čo som už ja už povedala skôr, že tí Valasi sa vmiešali s tými Rusinmi a polským, slovenským a iným ľuďom, ktorí žijú na týchto regiónoch a tak vznikli tieto všelijaké etnické skupiny Lemkovia, Bojkovia, miešanci. Nebolo to jednoduché, pretože ich spôsob života sa líšil a tak ďalej, ale v podstate zapustili tu korene a tu existovali. Nazwa Łemkowie pojawiła się dopiero w początkach XIX wieku i do tego czasu nazywani byli Rusnakami. Na Słowacji tak zostało. Żyli sobie pośród gór, pasąc swoje stada, kosząc łąki, uprawiając lichą ziemię, ale byli bogaci, co zajmowali się kamieniarstwem i ci najbogaci, zwani maziarzami, którzy w miejscowości Łosie nauczyli się robić z ropy naftowej dziegieć i majątki zbili na smarowidłach. Ja sobie jeszcze to brąz zabudł dodać, ten przykład, który pani moderatorka powiedziała, że tak rozprawiają o wzniku tych Lemków slovenské a poľské vedecké zdroje. Na Ukrajine sa hovorí o tom, že tieto plemena alebo tieto kmene sú vlastne pokračovaním plynulého obsadzovania týchto regiónov slovanskými kmeňami. Takže len to nadopravím. A teraz vlastne ten názov Lemkovia sa objavil až na začiatku 19. storočia. Dovtedy sa nazývali Rusnakmi. A to môžem potvrdiť, toto zostalo na slovenskej strane doteraz. Mali veľmi zaujímavý záber hospodársky, venovali sa obchodovaniu, ale veľa sa venovali aj výrobe rôznych tých mazív na báze nafty a preto aj volali, tak by som povedal, že mastičkármi alebo masiármi a toto im zostalo a tým boli veľmi známi. Nie przybywało ziemi, ale przybywało ludzi, więc powiększała się też na wsiach bieda, też w małych miejscowościach i to zmuszało ludzi do emigracji zarobkowej. Końcem XIX wieku największa fala emigrantów z naszych stron wyruszyła za chlebem, a najczęstszy kierunek to były Stany Zjednoczone. Emigracja rusińskich chłopów za ocean miała też także charakter masowy i tylko ze strony słowackiej do 1914 roku wyruszyło blisko 150 tysięcy Łemków w poszukiwaniu zarobku. Emigranci nie tracili kontaktu z krajem, a nawet część z nich po upływie kilku lat wracała do karpackiej ojczyzny, bogatsza nie tylko o zaoszczędzone dolary, ale także o nowe doświadczenie. Ako bolo povedané, bolo čoraz viacej, ale zeme nepribúdalo. Narastajúca chudoba v tých dedinách a malých mestách prinútila obyvateľov emigrovať za prácou. Koncom 19. storočia sa najväčšia vlna vysťahovalcov z týchto končín vydala za chlebom.
a to najčastejšie smerom do Spojených štátov amerických. Len zo slovenskej strany opustilo Európu do roku 1914 takmer 150 tisíc, tak? Tak, 150 tisíc. 150 tisíc Lemkov. Oni tam... oni tí Lemkovia nestrácali kontakt so svojou vlasťou, dalo by sa to povedať. A dokonca mnohí sa vrátili naspäť. Boli bohači nielen o zarobené doláre, ale aj predovšetkým o to, akú skúsenosť získali v ďalekom svete. Teraz może troszkę poruszymy temat religii, ponieważ on jest bardzo ważny w historii Łemków, że no wiadomo, człowiek zawsze od kiedy zaczął być człowiekiem, zawsze potrzebował w coś wierzyć. Łemkowie byli oczywiście prawosławnymi ludźmi, przyszli ze wschodu, gdzie prawosławie by przynieśli z sobą, ale że przyszli na tereny, gdzie katolickie duchowieństwo dużo lepiej się miało, byli posiadaczami dóbr, majątków, a oni niestety mieli sytuację trudniejszą, ponieważ prawosławni mieli po prostu musieli pracować, prawosławni księża, popi, pracowali, prowadzili gospodarstwa rolne, czynsze musieli płacić, daniny w naturze i też do wojska ich zabierano. Ale mieli możliwość wykupowania się od służby wojskowej. Gdy przybyli, gdy prawosławni, którzy przybyli już, zadomowili się, zaczęto wywierać na nich nacisk, żeby przeszli na obrzędek grekokatolicki. Kościół unicki w I Rzeczpospolitej powstał w wyniku Unii Brzeskiej, obecnie Kościół grecko-katolicki w Polsce. Katolicki Kościół Wschodni, działający na terenie Rzeczypospolitej obojga narodów, uznający władzę i autorytet papieża i stało się zostali grekokatolikami. I taki stan rzeczy trwał do tak zwanej schizmy tylawskiej w latach 1926-1934, gdy około 18 tysięcy Łemków, głównie we wsiach zachodniej części Beskidu Niskiego, powróciło do wiary przodków, czyli do prawosławia. Była to reakcja przede wszystkim na ukrainizację Łemków przez duchownych grecko-katolickich. Innymi powodami były względy ekonomiczne i wpływy orientacji wszechruskiej na tych terenach. Większość Łemków pozostała jednak wierna ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej i tak żyli w spokoju obok siebie, paśli swoje stada, uprawiali marną ziemię, było biednie, ale w swoim domu, w swojej cerkwi, w swoim kościele. Unia Cirkwi,
ręką kreślą na wieru swoich ręków, czyli że kreśli na prawosławie, a bądź to będzie obywatela biedni zapadnej części niskiej pensji. Była to reakcja na różne konanie greckokatolickie. Wecina Lenkow została werna w ukraińskiej. Człowiek nie wedla seba, w pokoi pastwo stada obospodarowali biedu, płodu, nieurodną płodu. Było wszyscy biedni, chudobnie, a trudno tu w tak krótkim czasie opowiedzieć, bo to wszystko jest związane z polityką, polityka, religia, życie ludzi, więc dobrze tam może sobie kto będzie chciał rozszerzyć informacje na ten temat, bo tu oczywiście weszły wtedy duże, duży jakby nacisk. Ukraińcy chcieli skorzystać na I wojnie światowej i stworzyć wreszcie swój kraj, o którym marzyli przez wiele lat, więc i jakby tutaj na tych właśnie ziemiach wśród Łemków, którzy nie wszyscy przyznawali się do tej jakby ukraińskiej. A to jest dosyć skomplikowane to wszystko, więc rzeczywiście to trudno w kilku słowach opowiedzieć. A z jakiej książki można korzystać, żeby pogłębić tę wiedzę? Jedną z tych książek, ja jeszcze skończę po prostu tutaj, dużą rolę w każdym razie w tych nawrotach Ukraińcy, którzy chcieli właśnie tę swoją samostyjną Ukrainę osiągnąć i też tutaj właśnie na tych plemionach rusińskich to opierali. Co się stało i dlaczego nie, dlaczego w pierwszej wojnie im się to nie udało, proszę poszukać w historii. Natomiast jeszcze możemy tutaj, taka książka jest profesora Romana Reinfusa, wybitnego polskiego etnografa, przez wiele lat dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Śladami Łemków. Można sobie szczegóły doczytać. Zależytość nabada szakowskiego. Abyście się na tego temu zostały i ma się pozwać w wyniku wielkiej wojny w Europie nastał czas nowych państw. Rewolucja październikowa, wielka rewolucja październikowa spowodowała powstanie komunistycznej Rosji Radzieckiej, a my, którzy od lat byliśmy poddanymi miłościwie nam panujących cesarzy monarchii austro-węgierskiej, zamieszkaliśmy w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech. Jedynie Ukrainie nie udało się stworzyć własnego państwa. Pojawiły się granice, a kraje europejskie postawiły nacisk na narodowość. W grudniu 1918 roku, gdy nie nadeszło jeszcze państwo polskie, a odeszły władze Austro-Węgier, we Florynce powołano prorosyjską Ruską Ludową Republikę Łemków, zlikwidowaną przez polskie państwo w 1921 roku. Region zamieszkują sami Rusini, którzy nie bardzo państwu polskiemu sprzyjają, meldowano w Warszawie. Agitatorzy są przebiegli, szczególnie niebezpieczna jest inteligencja, nauczyciele, urzędnicy. Jedni Łemkowie chcieli niezależności, drudzy dołączenia do Rosji, inni do Czechosłowacji, a jeszcze inni, nie mniej liczni, uważali, że Łemkowszczyzna powinna stać się częścią Ukrainy. A ponadto pojawiła się agitacja na rzecz bolszewizmu.
W końcu okrzepłe państwo polskie dosyć drastycznie uporało się z owymi ruchami. Nie udało się Ukraińcom po pierwszej wojnie uzyskać państwowości, dążąc do zbudowania na ziemiach uznawanych przez nią za ukraińskie niepodległego państwa, działali konspiracyjnie w II Rzeczypospolitej i gdy wybuchła II wojna, zaczęli współpracować z Niemcami, którzy im sprzyjali, pomagali. I obiecali wolne państwo ukraińskie. Dokładnie tak. Tu pana Józefa prosimy o przetłumaczenie długiego fragmentu. Europejskie Staty. I kolejny fragment trudnej, skomplikowanej historii. Rok 44. Wojska radzieckie wyzwoliły spod okupacji hitlerowskiej zachodnią Ukrainę. Oddziały UPA zostały zepchnięte na Podkarpacie. W 45 roku, rok później, Łemkowszczyzna znalazła się w orbicie działań UPA, a Łemkowie uznani za zdrajców, w związku z czym z ich sprawą spróbowano z wyraźnym efektem się rozprawić. Rozpoczęła się akcja przesiedleńcza na mocy umowy polskiej i ukraińskiej socjalistycznej Republiki, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obiecywano, że gdy wyjadą tam, to czekają na nich płoty z kiełbasy, czarna ziemia i tłusta śmietana oraz sprawiedliwość społeczna. Wielu wyjechało. Nie wzięli ze sobą dobytku, bo miało być tam wszystko. A władze polskie chętnie się ich pozbyły. Czekała na nich kamienista ziemia i bieda, niestety. Wielu chciało wrócić, ale powrotu nie było. Nieliczni tylko pozostali ci, co wybrali obywatelstwo polskie. Akcja ewakuacyjna zakończona została sukcesem, jak ogłosiła oficjalna propaganda. I 31 grudnia 1946 roku po repatriantach do ZSRR pozostały aż 2662 puste gospodarstwa. Łemkowszczyznę łącznie opuściło ponad 70 tysięcy osób. Ďalšia vec, a to je otázka presídľovania.
Tak. Dziękujemy Józefowi za to, że rozszyfrował skrót UPA, Ukraińska Powstańcza Armia. To była pierwsza fala wysiedleń. Druga była związana z akcją Wisła. Zaczęła się w 1947 roku. Przygotowania, ponieważ władze polskie nie były w stanie sobie poradzić z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, więc zaczęto myśleć o tym, że jak wysiedli się wsie, mieszkańców nie będą mieli żołnierze UPA, na kim się oprzeć, gdzie wziąć żywność. W związku z tym pomyślano o tym, żeby ich, tych co jeszcze zostali, wysiedlić. Wtedy wydarzyła się między innymi w miejscowości Jabłonki sotnia ukraińska zabiła generała Świerczewskiego, który był wiceministrem obrony narodowej, i to był jakby taki moment, w którym podjęto ostateczną decyzję rozpoczęcia akcji Wisła. Pretekstem do zastosowania tej właśnie zbiorowej odpowiedzialności wobec ludności cywilnej było to właśnie, że te wsie wspomagały oddziały UPA. Znalazłem też informację, że bo generał Świerczewski oczywiście wtedy stał się wielkim bohaterem, chociaż przeszłość miał różnie i do tej pory nie bardzo wiadomo, jak to się odbyło, ale w Stropkowie w związku z 25-leciem istnienia zespołu z szkół zakładów elektromechanicznych Tesla w 1987 roku nadano placówce imię generała Karola Świerczewskiego. Tesla,
ponieważ już powoli musimy kończyć, to powiedzmy to może o tym, co dobre, może, czyli o powrotach. Może skończmy to, bo to jest ważne. Wtedy wysiedlono resztę, resztę w tych łemkowskich wsi, Bojkowski również przy okazji, zostały w tej chwili puste wsie, jeżeli spacerujemy po Beskidzie, na przykład dochodzimy, nagle patrzymy, skąd tu rośnie jakaś jabłoń, zdziczała jabłoń czy grusza. Jak dobrze się przyjrzymy, tam są ślady, już praktycznie nie ma śladów po tym, oprócz tych skarłowaciałych drzew, po tych mieszkańcach, którzy tam żyli i zostali w sposób okrutny wyrzuceni ze swojej rodzinnej ziemi. Jeszcze proponuję tutaj jeden z w tej chwili chyba z najlepszych autorów książek bieszczacko-beskidzkich, Stanisław Kryciński. To jest akurat o Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat, czyli i słowackiej, i naszej, ale wydał bardzo wiele książek, przewodników historycznych też odnośnik. W każdym razie warto sięgnąć po jego książki, bo jest to w tej chwili chyba najlepszy autor, który pisze o tych naszych ziemiach. Czy przypomina tytuł Stanisława Krycińskiego, że Lemkowie na obydwu stronach Karpat, to może by zasłużyło tłumaczenie na język słowacki, jeśli to dotyczy tak wszystkich. Ale pan moderator mówi o tym, że bardzo fajna, jest to bardzo dobra publikacja, która opisuje dzieje. No ja w takim razie dodam jeszcze, że jest to, żeby skończyć pozytywnie, na tyle, na ile oczywiście w tym temacie, w tym obszarze się da, to mam takie poczucie, że temat ten staje się przedmiotem również rozważań i badań naukowych. Tutaj osoba doktora Tomasza Kośka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego warto zapytać również o taki historyczny pogląd, czy u niego rozwiać również swoje wątpliwości, a także Daria Kosiek, wokalistka, członkini zespołu Wernychora. Wernychora wydała niedawno płytę również z bojkowskimi, łemkowskimi pieśniami, nagradzaną. Jest wiele, na wiele jest, znaczy część Łemków wróciła, bardzo niewiele, ale kultywują tradycje, są kermesze łemkowskie. Są miejsca, gdzie spotykają się zespoły łemkowskie, śpiewają swoje przecudne pieśni. Tak, głównie z Dynia i Olchowiec. Zdynia, Olchowiec. Mówiliśmy też dzisiaj o masowej emigracji do Stanów Zjednoczonych i tutaj z kolei dla tych z Państwa, którzy interesują się sztuką lub słyszeli choćby jeden raz nazwisko Warhol, to mama Andy'ego Warhola ze Słowacji na piechotę przeszła nad Morze Polskie, a stamtąd właśnie udała się do Stanów Zjednoczonych. Stąd Andy Warhol, tak naprawdę Słowak, Łemko, stał się ważną postacią, jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku i twórcą popartu. Nie wiem, czy zawsze o tym się mówi, ale warto o tym pamiętać. Przeszła potem Pejszo, polski pisał, wyprawała do Ameryki, a tam się narodziła.
To jeszcze wspomnijmy o Nikiforze Krynickim, który też był Łemkiem, Epifaniusz Drowniak się nazywał. Przez wiele lat w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, bo to od niedawna się zaczęło mówić, że właśnie jest to Łemko i człowiek, który jakby, od którego zaczęły się zainteresowania sztuką prymitywną w zasadzie, tym malarstwem. Z Krynicy. Celem naszych spotkań było przybliżenie tradycyjnych legend, baśni, ale także opowieści regionu pogranicza Polski i Słowacji współczesnemu odbiorcy i uchronienie ich treści od zapomnienia, co mamy głęboką nadzieję, że nam się udało i że zachęciliśmy Państwa do poszukiwań również własnych. Na koniec... Baśniowe pogranicze w krainie legend polskich i słowackich zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze i poprzednie spotkania. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia.